Cześć, witajcie. Witam was w kolejnym materiale z World of Tanks, moi drodzy. Ponowne, no, ciągle gdzieś tam poszukuję bitewek na M-kę, jeśli chodzi o ebole, a od czasu do czasu uda się pyknąć jakąś taką bitwę, no, przyzwoitą, dość ciekawą, nie zawsze na M-kę, bo wiadomo, że jakby to była M-ka, to byłby tutaj już film z pompą. Ale od czasu do czasu z bitew takie, które gdzieś tam się o te M-kę otarły, albo po prostu były dobre. Postanowiłem, że te takie bitwy będę na kanał wrzucał. Tutaj mamy mapę Studzianki, losowanie na ósemki z jedną tylko artylerią. Więc postanowiłem zagrać bardziej na ostro. Od razu skrócić, podspotować to, co jest na środku. Tutaj też sporo farta, że przejechałem bez otrzymywania uszkodzeń. Nie spodziewałem się, szczerze mówiąc, obiekta 277 tam raczej, no to jest takie miejsce, w którym grają zazwyczaj medy, lighty. No oczywiście obiekt 277 to jest taki heavy comet, on ma jak najbardziej mobilność bardzo zbliżoną do wielu medów, więc spokojnie może zajmować miejscówki dla nich też bardzo, bardzo dobre. Tutaj póki co, no, oberwałem od E50M, 476 uszkodzeń zadanych, 700 asysty. Jest grill 15, jego się trochę obawiałem, bo jednak walnięcie ma konkretne i penetracyjnie jest w stanie przecież spokojnie sobie ze mną poradzić. Byłoby dobrze, jakby ten grill wyparował jak najszybciej, ale oczywiście tam jest zagłębienie terenu i strzały takie jak ten, czyli trafienie w niewielki piksel, to jest coś, co za często się nie zdarza. Do tego jeszcze SU-130PM, czyli TEDek premium radziecki, teraz strzał nieudany. Grill na szczęście się odbija z pocisku podstawowego. Ja go dobijam. Jest jeden frag na moim koncie. 2500 uszkodzeń zablokowanych przez pancerz. 1733 uszkodzenia własne. 1245 asysty. I widzimy też GW Tigera, czyli no artylerię, której wypadałoby się jak najszybciej pozbyć. Tutaj zabrakło. Zabrakło dosłownie troszkę na przeładowaniu. Do przeładowania pocisku i GW Tiger się schował. Oczywiście nie byłem z tego zadowolony, ale co zrobić? Ja staram się grać tutaj swoje, jednocześnie też nie kozaczyć za bardzo, bo SU-130PM może mnie walnąć. Okazuje się, że jest tutaj i druga suka, która gdzieś tam w bok spokojnie mnie przebiła i straciłem już troszkę HP-ków. Widzimy te 5-7 Heavy, które na hitach też jest bardzo groźne, więc Ebola w niektórych sytuacjach jest czołgiem mocarnym, ale na pewno nie niezniszczalnym, zwłaszcza jeżeli nie jesteście w stanie ustawić się odpowiednio do wszystkich kierunków. Tutaj przeciwnicy są ustawieni, zobaczcie, jest jedna strona, druga, stąd. Jeszcze musicie pilnować tego typa. Więc tak naprawdę, jeżeli obrócicie gdzieś wieżę, zawsze istnieje ryzyko, że będziecie ją pokazywać źle do któregoś z tych czołgów. A zarówno SU-130PM, WZ-111-1.4, czy T-57 Heavy, te pojazdy przy użyciu pocisków premium, no mają bardzo dużą penetrację, którą spokojnie są w stanie was przebijać. 3 do 1, tyle pokazuje aktualnie licznik, 3 do 2. Bitwa już troszkę trwa. Ja zrobiłem 3300, więc wynik nie jest zły. Powiedzmy, no to jest taki minimum na ebole. Ja na nim mój wynik średnich uszkodzeń mam słaby jak na ten czołg, bo nie jestem z tego zadowolony, chociaż w ostatnim czasie troszkę to popodnosiłem. Przede wszystkim przestałem już tak bardzo kozaczyć na tym czołgu. Dużo art, pociski HE, zwłaszcza z wysokokalibrowych dział, czy złe ustawienie, zły kąt, zły przede wszystkim poziom, bo Ebola jest dobra, jeżeli jesteście na równi z kimś, ewentualnie delikatnie podniesieni, to wtedy jest dla was ok. Tyle, że często musicie się zastanowić, czy podnosicie trochę swój przód, przez co podbijacie, ale już nie opuścicie działa, czy jednak staracie się zadawać uszkodzenia, ryzykując samemu, zbierając te uszkodzenia na siebie. Jeżeli ktoś jest wyżej od was, no to Ebola jest przebijana bez większych problemów. Obiekt 277 próbował uciekać, ale mu to nie pykło. 5000 zrobione, 1800 asysty, 1900 asysty, mamy tu już prawie 7 kafli łączonych. A bitwa ma dopiero wynik 6 do 4, więc jeszcze tu troszeczkę można pograć. Niestety, cały czas obecność tej SU-130PM na torach. Nie wiedziałem, jak stoi Heavy, strzeliłem z PPK. Zresztą zapewne zauważyliście, że większość tej gry
posługiwałem się jednak pociskami podstawowymi. Teraz mi został ostatni pocisk przeciwpancerny, bo z tymi hitami też bywa różnie. Mam ich więcej niż przeciwpancernych, ale jednak też z tych pepeków wielu przeciwników wolę sobie postrzelać, wolę postrzelać nimi niż hitami. 7 do 6, 7400, 7500 właściwie uszkodzeń łączonych. Mija 5,5 minuty bitwy, ponad 5,5 minuty bitwy. Ja już z tych hapeczków się troszkę wypstrykałem. Jedynym powodem, dla którego teraz nie wyjeżdżam, był właśnie Heavik i jego magazynek. W końcu stwierdziłem, że zaryzykuję. Słaby teraz strzał w moim wykonaniu. Chciałem go postawić na gąsienicę, owszem, ale chciałem to zrobić z uszkodzeniami. Zobaczcie teraz na tego Patriota. On jest ogarnięty. Wie, żeby celować mnie po włazach. Jest też pojazdem dość wysokim. Ma dobrą penetrację i przebijał mnie. Przebijał mnie nie stanowi dla niego problemu. Dla ósemki. Więc to nie jest tak, że bola jest niezniszczalna dla ósemek, bo zależy często od penetracji i od sytuacji. Ten Patriot bardzo ładnie to ogarniał. Tutaj przydałby się pocisk odłamkowo-burzący na tą 704, ale nie ładowałem burzaka, bo też nie chciałem za bardzo ryzykować wyjazdu pod tę 704. 740 uszkodzeń, które mam, to jest takie są wartości poniżej średnich uszkodzeń na tym radzieckim TDK-u, więc nie chcę ryzykować, nie chcę tutaj oddać się w ręce RNG, zwłaszcza, że ciągle jeszcze jest ten T57 Heavy ze swoimi hitami, a już wielokrotnie podczas grania ebolą zostałem przez takiego Heavika brutalnie wypompowany, więc mam respekt do tej maszyny. 9 do 6, czekamy, kto pojedzie dalej. Zobaczcie różnicę w HP-kach i w graniu. Ja tych HP-ków mam już niewiele, IS-7 ma prawie full HP. Ja nie, do dziś nie jestem w stanie cały czas zrozumieć graczy, którzy nie korzystają z tych HP-ków, którzy nie wyjeżdżają, nie przyjmują, nie rozdają tych HP-ków. To nie jest tak, że wy macie je i już. Jeżeli jesteście czołgiem ciężkim z pancerzem, ale nawet w drugiej fazie bitwy lightem, a macie zapas tych HP-ków, to warto z nich korzystać. Tłumaczenie, że potem trzeba będzie naprawiać czołg i wydawać kredyty, jest dla mnie nie do przyjęcia, zwłaszcza na wysokich tierach. Teraz strzał gdzieś tam na ślepo, gdzie mi się wydawało, że artyleria może stać, bo i tak nie miałem co robić. Jest Su-130PM. Tak patrzyłem, czy ona jest na awku. Chyba wszystko na to wskazuje, więc robię sobie tutaj uszkodzenia. Gdybym miał pociski przeciwpancerne, starałbym się celować tak po gąsienicach też, żeby złapać ją na asystę, ale z hitami bywa różnie. Arciarz strzela, ja na szczęście mimo uszkodzonej wieży i zabitego łatowniczego i tak byłem w stanie trafić. RNG mi pomogło, 7000 uszkodzeń widocznych, 2430 uszkodzeń po asyście, czyli mamy tu już prawie 9500 uszkodzeń łączonych. No i zostaje już tylko mała pchełka, jaką jest LC Even. Przyspieszę tutaj, bo poszukiwanie tego LC-ka trochę będzie trwało, a myślę, że to też nie ma sensu. Oczywiście mały spoiler, na M-kę to nie starczy, ale bitwa i tak wydaje mi się całkiem spoko. Czy będę musiał zrobić 1000 czy 3000 bitew na eboli na M-kę, to nie ma znaczenia. Kiedyś mam nadzieję ją wbiję i dołączę. Mam nadzieję, że dołączę kolejną M-kę do mojej kolekcji. To już byłaby M-ka chyba 430 któraś, 420 w mojej karierze. Więc wygląda to całkiem spoko. Gdzieś tam powoli zastanawiam się nad tym, żeby zacząć w przyszłości odkupować jakieś maszyny, na których tych emek nie mam i spróbować wbić emki na wszystkich pojazdach w tej grze, ale nie wiem, czy się za to podejmę. To jest tylko jedna z takich moich koncepcji. Powiedzcie, co o tym sądzicie. Bitwa kończy się przez kapa wynikiem 14 do 9, a my zerknijmy na wyniki. A screeny końcowe wyglądają następująco. Za bitewką, tak jak mówiłem, nie ma M-ki, jest za to jedynka, duży koliber i stalowa ściana. 7003 uszkodzenia własne, 2430 asysty, więc mamy tutaj 9430. Trzy fragi dało 1291 bazowego expa. To nie jest dużo. Ja myślę, że na ebole trzeba liczyć minimum na M-kę 1450 wzwyż, więc tu było jeszcze na pewno daleka droga, ale myślę, że całkiem ok, bitewka do pokazania. 27 strzałów oddanych, 21 trafionych, 17 z penetracją na te 7000 uszkodzeń, 2500 na dystansie powyżej 300 metrów, przejechane troszkę powyżej 2,5 km, 25 obligacji zebrane, stąd pewnie za jakąś misję, niecałe 6000 expa z bonusami, no i spora przewaga nad
resztą drużyny. Moi drodzy, co jakiś czas jakaś bitewka na ebolce się pewnie pojawi. Dajcie proszę łapkę w górę pod tym materiałem, zostawcie jakiś komentarzyk po sobie. Dzięki Wam za oglądanie, patronom i wszystkim osobom, które nie przewijają reklam. Ślicznie dziękuję za Wasze wsparcie i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Miłego dzionka, trzymajcie się, cześć!